Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam Was na film, w którym pokażę, jak wykonałem drewnianą donicę. Będzie to film instruktażowy. Pokażę mniej więcej krok po kroku, jak wykonać taką donicę samodzielnie przy pomocy najprostszych narzędzi, wyżynarka, wkrętarka. Ja jeszcze dodatkowo posiłkowałem się tutaj pilarką stołową, aczkolwiek myślę, że bez niej też, bez trudu będziecie w stanie sobie taką donicę wykonać. Zapraszam do oglądania. Zanim przystąpimy do samej realizacji, chciałem powiedzieć, dlaczego taki materiał. Jest to deska tarasowa. Osobiście tarasu bym na niej nie zrobił, aczkolwiek tak jest nazwana. Jest to deska tarasowa z marketu. Wydawało mi się to najbardziej sensowny jakościowo zakup do ceny, do możliwości cenowej. Więc tak. Ja nie kombinuję tutaj z folią, z wykładaniem folią tych moich donic. Idealnym według mnie rozwiązaniem jest kastra budowlana do mieszania zapraw. Tu są kastry 60-litrowe, 60 litrów, wymiary już powiem jakie i w sumie to będzie dość istotne przy wymiarowaniu jakby samych elementów. 70 powiedzmy 1 cm na 40, powiedzmy. Taki wymiar to jest wymiar minimalny, który sobie przyjmiemy do tego, żeby nasza konstrukcja miała jakby wewnątrz, tak żebyśmy mogli... Ja będę robił to na tej zasadzie. Kastra ustawiona, oprawkę nastawiamy na nią, tak żeby można było to spokojnie wyciągnąć, wymyć, wymienić, żeby to nie było tak, że po prostu jak chcemy coś z tym zrobić, to musimy całą demontować, wysypywać ziemię, całą donicę z nią kombinować. Nie, po prostu ściągamy oprawkę, mamy kastrę, możemy sobie zrobić z tym, co chcemy. Przez pierwszym krokiem, pierwszą częścią, pierwszym elementem podocinam sobie boki, mam trzy boki, trzy rzędy deski, raz, dwa, trzy, na wysokość. Tak samo tutaj, no, boki dłuższe, boki krótsze. Teraz już przypniemy i zaraz będę mówił na jaką długość przycinam i dlaczego tak. Ja swoje elementy będę wycinał na pile stołowej, ale pokażę Wam też inny sposób. Pierwszy sposób piła, drugi sposób docinanie z kątownikiem. Oczywiście zawsze można sobie to wyciąć ręcznie. Nie ma problemu. No i tak, widzieliście trzy różne sposoby, znaczy może dwa różne sposoby, jeden dwoma różnymi narzędziami. Każdy ze sposobów jest dobry. Ja oczywiście nie będę Was zanudzał do wszystkich elementów. Dotknę je sobie szybko na chwilę. Powiem tylko tak. Dłuższe elementy z kastra ma 71, dłuższe nad nim na 75. Na szerokości ma 41, powiedzmy sobie przyjmiemy, tam ma 40-41, dotniemy na 49 cm. Później pokażę czemu. Znaczy zaraz, docinamy. Pozostało jeszcze przygotowanie elementów na konstrukcję. Na konstrukcję i na, że powiem, elementy dekoracyjne. Co do elementów dekoracyjnych to pokażę później, a co do samej konstrukcji, to ja będę robił z tej samej deski, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zrobić to, żeby sobie kupić na przykład gotową kantówkę jakiegoś tam konkretnego wymiaru, powiedzmy tej samej grubości co deska i zrobić sobie z gotowej kantówki, nie przygotowywać tego samodzielnie. Jak już wszystkie elementy mamy docięte, 6 elementów długich, 6 elementów krótkich, 4 elementy na konstrukcji, tak jak mówiłem, to może być jakaś kantówka podobnych wymiarów. Ja używam do projektów ogrodowych głównie wkrętów ciesielskich. Nie rozrywają drewna, nie pęka, fajnie się nimi pracuje. Tutaj akurat będę skręcał
szczerze powiedziawszy, taki akurat mam. 3,5 razy 40, TX 15, to jest TORX 15, będzie złeczka na wkrętarce. Dwa dłuższe elementy, wam zaraz pokażę. I później do tych dwóch dłuższych elementów po prostu dokręcę krótsze boki. Co się będzie działo dalej, to wam zaraz powiem. A teraz już zabieram się do skręcania. Pamiętając jednak, jak skręcamy, zawsze kontrolujmy sobie wymiar. To nie jest prom kosmiczny i tutaj idealnie wszystko być nie musi, to jest tylko donica. Ale dobrze by było, żeby to nie były jakieś trapezy, rąby czy jakieś inne tym podobne figury. Także pamiętajmy, żeby sprawdzić sobie przekątne. Wiadomo, że tam plus minus milimetr, dwa nie zrobi nam na sercu różnicy, a zawsze to będzie lepiej estetycznie wykonać. Generalnie sama konstrukcja skrzyni jest wykończona. No i teoretycznie można by to tak zostawić. Kastra pasuje. Ona jest tutaj zostawiona z dużym luzem, z tego względu, że ja tej skrzyni tak zostawić nie zostawię. Od góry przyjdzie taka półka, taki parapet powiedzmy. Z przodu przyjdzie jeszcze tutaj listwa i od wewnątrz jeszcze przyjdzie te listwa. Jak te listwy od wewnątrz tutaj przyjdą, to już tego luzu takiego nie będzie. Przyjdą tu, dookoła. Teraz trochę ją upiększymy, żeby nie była taka jak te popularne z internetu. Nie, no to też nie są. Narożniki wykończę w ten sposób, z tym, że ja sobie napilę, zetnę je pod kątem 45 stopni, tak żeby mi się tutaj ładniej spasowały. Jak ktoś nie ma piły, zawsze może zrobić to w ten sposób. Albo po prostu tak na styk. Jak mi się będzie wizualnie podobało. Ja piłę mam, to sobie przytnę na 45 stopni. Mamy cztery narożniki zrobione, to teraz tak, ja jako że mam pilarkę, zrobię sobie jeszcze, przetnę sobie wzdłuż deski na pół i zrobię sobie tutaj taką wstawkę, która będzie przykręcona połówka z przodu, połówka z tyłu. Jak ktoś nie ma pilarki, to może już bezpośrednio teraz kręcić sobie ten parapet lub na przykład podkręcić z tyłu z jakichś odpadów, tylko jeszcze żeby ten parapet miał wsparcie dodatkowe tutaj listwy. Albo można też było kupić sobie, jeżeli ktoś na przykład konstrukcję robił sobie z jakiejś gotowej kantówki, można było sobie taką samą kantówkę kupić tutaj na ten wzmocnienie, że tak powiem, tego parapetu. Ja tnę wzdłuż, znaczy najpierw na wymiar, szerokość i szerokość, dwie szerokości, a później wzdłuż, tak samo jak chciałem te wzmocnienia w narożniki. U mnie wymiar to będzie 64 cm i troszeczkę mniej niż 64 cm, 34 cm i 34 cm. Ostatnim krokiem będzie parapet. Nie mam pojęcia, czy tak to się powinno nazywać, czy nie. Dla mnie to będzie parapet.
parapet od góry, przykrywający... Ozdobny. Ozdobny i przykrywający trochę rant naszej kastry budowlanej. Teraz tak, ja sobie przytnę za pomocą tego oto fachowego narzędzia i wyrzynarki kątem 45 stopni, tak żeby połączenie było ładne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to połączenie wyglądało tak. Jak ktoś nie ma pod ręką kątownika 45 stopni, to może zrobić na 90. Nic nie stoi na przeszkodzie. 45 będzie ładniej, także postarajmy się trochę. Skończona, wyrzynarka praktycznie cały czas gładko używana, wkrętarka ręczna. Każdy majsterkowicz myślę, że takie narzędzia posiada, także wykonanie samodzielnie prostej denicy po pomalowaniu myślę, że będzie dość efektowna. Nie będzie stanowiło na nikogo żadnego problemu. Nawet jak ktoś ma tam dwie lewe ręce, to w jednej wkrętarkę utrzyma. Mam nadzieję, że film się podobał. Już teraz zapraszam Was do następnej realizacji. Na razie, cześć.